W ramach naszych pogadanek chciałbym zaproponować nowy cykl, który roboczo nazwałem Ciekawostki teologiczne. Rozpocznie ten cykl krótka informacja na temat fraktalnej struktury religii. Myślę, że już sam tytuł jest wystarczająco intrygujący i zaciekawi moich widzów, zwłaszcza tych, którzy zainteresowani są przede wszystkim naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką, bo jak wiadomo, fraktale wprowadził matematyk w latach 70. XX wieku, pochodzący zresztą z Polski matematyk żydowskiego pochodzenia Benoît Mandelbrot. Urodził się w Warszawie, ale całe życie spędził we Francji, potem w Stanach Zjednoczonych i właśnie jako matematyk zaproponował pewien model fraktali, który był z powodzeniem wykorzystywany w różnych modelach matematycznych, zwłaszcza w geometrii, ale nie tylko w internecie. Co ciekawe, nie tak dawno Google uczcił jego pamięć, wprowadzając właśnie nazwisko Mandelbrota i jakieś tam zarysy fraktali na swoją ikonkę. Każdy, kto korzysta, a przecież prawie wszyscy korzystamy z Google'a, na pewno się tym zainteresował i być może w ogóle nie skojarzył, że fraktale mogą być wykorzystywane również w teologii. Otóż okazuje się, że wszystko jest możliwe. Co więcej, właśnie na styku różnych dziedzin wiedzy dzieją się odkrycia najciekawsze. Tak właśnie się stało w tym wypadku, gdzie teolog od 30 lat pracujący intensywnie nad zrozumieniem wielości religii, pluralizmu religijnego, starający się zrozumieć, na czym to polega, że żadna religia nie jest samotną wyspą, że wszystkie są ze sobą w taki czy inny sposób powiązane. Wiele książek na ten temat napisał. Nazywa się Perry Schmidt-Leukel. Jest niemieckim teologiem, ale piszącym głównie po angielsku. Z tego prostego powodu, że najbardziej nowatorskie rozwiązania są proponowane właśnie w tym języku, niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, w Azji, również w Europie Zachodniej. W każdym razie, co ciekawe, Perry Schmidt-Leukel przygotowywał serię wykładów w takim prestiżowej serii Gifford Lectures na Uniwersytecie Szkockim Glasgow. To jest w humanistyce niezwykle ważne, to jest jak panteon humanistyczny. I właśnie przemyśliwując nad jakimś rozwiązaniem, prawie że na kształt iluminacji czy takiego objawienia niemalże, w nocy przebudził się wczesnym rankiem o godzinie 3 nad ranem, jak opisuje w innej książce, gdzie właśnie tłumaczy tę swoją nową teorię. Za chwilę o niej więcej powiem. Mówi, że przebudził się, wstał i na jednej czy dwóch kartkach naszkicował ten właśnie nowy model teologiczny, który nazwał fraktalną interpretacją wielości religii. Ten model jest oczywiście bardzo rozbudowany. Chodzi o to, że jak etymologicznie rzecz ujmując, fraktalność oznacza cząstkę, ale cząstkę nie byle jaką, tylko bardzo precyzyjnie dopasowaną do większej całości, czyli można powiedzieć, że kryształy czy fiordy. W naturze jest bardzo dużo fraktali.
I dla niego ten model właśnie matematyczny, który przeczytał kilka lat wcześniej, gdzieś pewnie o nim zapomniał, nagle w momencie, gdy miał przedstawić własną wizję połączenia różnych religii, jak one się ze sobą łączą, czym się różnią, no to właśnie ten model przyszedł mu do głowy. Rozbudował go w sposób bardzo szczegółowy. Muszę powiedzieć, że dla mnie zetknięcie się z tym modelem i potem z interpretacjami tego modelu przez tak zwanych teologów pluralistów było jednym z najbardziej takich ożywczych przeżyć z ostatnich miesięcy, bo wydaje mi się, że rzeczywiście to ustawia nas w zupełnie innej perspektywie. Rzecz jest złożona, ale właśnie tak na zasadzie pewnej anegdoty czy ciekawostki chciałbym powiedzieć, że w latach 60. taki wybitny żydowski teolog, pochodzący zresztą również z Warszawy, Abraham Joshua Heschel, wygłosił właśnie jako rabin, jako teolog żydowski do chrześcijańskich studentów takiej protestanckiej uczelni w Nowym Jorku wykład na temat właśnie wielości religii, a zwłaszcza relacji między chrześcijaństwem i judaizmem. I tam właśnie pojawiła się ta fraza, ten tytuł: Żadna religia nie jest samotną wyspą. I on pokazywał, jak judaizm i chrześcijaństwo są ze sobą ściśle złączone, powiązane. Różne aspekty rozwija judaizm, inne chrześcijaństwo. Ale najważniejsze, co Heschel powiedział swoim słuchaczom, to jest to, że chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. Judaizm jest taką religią matką, ale dzięki chrześcijaństwu, które się rozwinęło w religię globalną, pewne intuicje religijne obecne w Biblii hebrajskiej stały się własnością niemalże całej ludzkości. Także nie tylko miał na myśli dziedzictwo antysemityzmu chrześcijańskiego, ale właśnie to rozpowszechnienie pewnej idei żydowskich na cały świat. Ale wracając do tej fraktalnej interpretacji religii, tutaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu już. Otóż w drugiej dekadzie XXI wieku pojawia się myśliciel, który mówi, że wielość religii i ich różnorodność to nie jest dopust Boży, to nie jest jakaś konieczność, ale to jest fantastyczna różnorodność, bogactwo pewnych zjawisk, które się wzajemnie dopełniają. Na zasadzie właśnie takiej struktury kryształu pasują do siebie. To, co w judaizmie jest tylko zarysowane, rozbrzmiewa znacznie dobitniej w chrześcijaństwie. To, co w hinduizmie się pojawiło, w buddyzmie zostało wyeksponowane znacznie mocniej. Co w judaizmie i chrześcijaństwie znajduje się jakoś obecne, islam to podjął i rozwinął jeszcze mocniej. Także ta fraktalna struktura jest w moim przekonaniu, jeżeli raz człowiek się z tym terminem zetknie i sobie nagle uzmysłowi, że tak jak właśnie w tych modelach, które Mandelbrot rozwijał i proponował, rysował, i różna cała szkoła zresztą, mam nawet przyjaciela, który jest matematykiem, i gdy go zapytałem, czy zna fraktale Mandelbrota, mówię, oczywiście, ja spędziłem masę czasu analizując te modele. No więc, krótko mówiąc, wydaje mi się, że to jest nadzwyczajne, że żyjemy w czasie, kiedy dyscypliny tak od siebie odległe jak matematyka i teologia mogą na siebie wzajemnie wpływać, wzbogacać się i pogłębiać nasze rozumienie rzeczywistości, która jest tak wielobarwna, tak bogata, że potrzebuje właśnie tych różnych ujęć. I można mówić już nie tylko jak Perry, Schmidt, Loikel o interpretacji fraktalnej wielości religii, ale wręcz o strukturze. Ja bym tutaj poszedł krok dalej, o strukturze fraktalnej wielości religii, która sprawia, że świat jest po prostu bogatszy.